Siemanko, zombiaczki, z tej strony Adam i witam was w kolejnym odcinku z gry Dying Light. Ostatnio zrobiliśmy sobie zadanie poboczne. Pamiętacie tą torbę dla reportera z wraku samochodu? Dość trudno, bo nie mogliśmy znaleźć tego samochodu. A dzisiaj zrobimy haki, czyli musimy znaleźć Tolgę i Fatima pierw, bo mają dla nas jakieś zadanie. Więc cofamy się do wieży, tutaj zresztą wam szybko pokażę. Mapa, my jesteśmy teraz tutaj na tym budynku, a musimy się cofnąć prościutko tutaj. To jest gdzieś koło wieży tak naprawdę, bo wieża jest gdzieś... Czekajcie, gdzie była wieża? Poczekajcie, jesteśmy tutaj. Dobrze, to tu jest, to jest to w wieży, tak mi się wydaje, tak? To tu chociaż... Nie, tu jest wieża, dobra. Tu jest wieża, a my musimy tutaj do nich dojść, także spoko. Okej, dobra, no to lecimy. No może niekoniecznie od razu taki skok, ale to my sobie znajdziemy jakieś skróty. My tutaj gdzieś możemy zejść ładnie, zaraz zobaczymy. Tu jest lampa, tu jest dosyć wysoko. To może niekoniecznie, tutaj są zombiaczki. Nie, mógłbym tutaj skoczyć chyba na śmieci. Nie, tu nie ma śmieci, a tutaj coś jest, jakieś zejście. No tu ewentualnie, tu by bolało. No dobra, to skoczymy sobie tutaj na te śmieci. Dokładnie. No dobra, no to lecimy teraz. A tutaj coś było, moment. Co on tutaj robi? Kto wie, ilu ludzi zginie, jeśli czegoś nie zrobimy. Musi mi pan pomóc, proszę pana. Uspokój się i powiedz mi, co się dzieje. Jestem Babarek Zyl i padłem ofiarą najstraszliwszej pradawnej klątwy. To znaczy Wykentropii. Wyken czego? Wykentropii. Jestem wilkokłakiem. Widział pan tych martwiaków dookoła? Czy nie jest prawdopodobne, że są tu też inne potwory? Nosyferatu, mumie, wilkokłaki. Dalia, ta wiedźma, mówi, że uleczy mnie łyk mikstury przyrządzonej z czosnku, wilczego do jadu i łyżeczki cynamonu. Niech mi pan pomoże zebrać te rzeczy i doprowadzi mnie w bezpieczne miejsce. Bardzo dobrze zapłacę. Pomóż ocaleńcowi. Czemu chcesz się dostać do innego schronienia? Jeden z ocalałych chyba jest trupożercą. Poza tym kazali mi odejść, bo niby jestem walnięty. Dzisiaj będzie pełnia. Mamy mało czasu. Też nie chcę tego przeciągać. Co, i musimy za nim biec? I to zrobiliśmy jakieś zadanie poboczne tak naprawdę. No dobra. No dalej, gdzie ty biegniesz? Co tutaj się dzieje? Mogłem go olać, w sumie powinniśmy się zająć zadaniem. No znowu się rzuciła gnida. Dobra, wal go. Moment, muszę tutaj... Poczekaj, bo zaraz, kurczę, zginiesz, chłopie. Gdzie my pójdziemy? Aż jestem ciekawy. My musimy tutaj z wszystkimi... Broń nieskuteczna, muszę szybko sobie broń naprawić. Kurde ty, to ona jest jakaś kuloodporna. A po co my musimy z nimi walczyć, chłopie? Ja tu nie mam broni, żeby się z nimi napierniczać. Ja pierniczę, za każdym razem. Oni mnie nie lubią. No tam mnie tutaj. Ja pierniczę, za chwilę nie będę miał z czym tutaj. No ktoś tutaj pomóż mi, a nie. No. Dobra, papierosy. No tak. Gdzie on tam pobiegł znowu? Ja pierniczę, teraz weź go goń. Nie, on tu gdzieś na dole jest, dobra. Lecę za nim. No dajesz, dajesz. Dobra, ten padł. Kurde, z której strony mnie tutaj nawala. Dobra, dostała. Teraz już na pewno. No, co ona jest jakaś, kurczę, kuloodporna? No w końcu. Zaraz muszę tutaj przeszukać ciała. Ty mi nie uciekaj, chłopie. Dobra. Oby się opłacało. No dobra, gdzieś tu jesteśmy. Dosnek, pierwszy składnik. Dobrze, możemy iść dalej. Od razu wyglądasz bardziej ludzko. No dobra. Lecimy dalej. Wilczy to jad na wilki. A teraz ostatni składnik. Chodźmy. Babarek, zostałeś wilkokłakiem. Kurde. No weź, bo mnie zaraz... Dobra, musiałem se... Dobra, dostała. Musimy znikać, zanim zjawi się policja. No zaraz, bo widzisz, szefie... Gdzie ty pobiegłeś, wilkokłaku ty? Jest łyżeczka cynamonu. Mam wszystkie potrzebne składniki. Super. Teraz uleczę się z tej straszliwej klątwy. Kiedy tylko będziesz gotów. O mój Boże! Co? Co jest? To było ohydne. Tak. Dobra, jestem uleczony. Chodźmy. Ty, no uleczony, ale gdzie ty teraz idziesz, chłopie? Ja tu dawaj kasę. My tutaj chcemy hajs, a nie. Nie sądzę, aby gryzienie go coś dało. On ma dobrą broń. Nie można zabić to, co już nie żyje. No i co teraz? Już się narzucałeś? Już była pełnia, zabiłbym ich wszystkich, ale nie ma, więc potrzebuję pomocy. No dawaj w niego rzucaj. Moi nieumarli bracia. Oni mnie nie lubią. Mam nadzieję, że zaraz go wykończy tym. Ostrożnie. Jak można zabić to, co już nie żyje? No weź, bo on go... Zaraz go ubije i będzie po moim, kurde, przyjacielu. Dobra, spadamy. Ominęliśmy go. Dobra. Biegniemy, co prawda broń mi się tutaj kończy i zaraz nie będę miał w ogóle nic, ale dobra, bo chyba pójdziemy do wieży, tak jest. Więc nie jest źle. W wieży będziemy mogli sobie zmienić jakąś broń. Dziękuję panu, ocalił pan mnóstwo ludzi. Plan egzorcysty. Oto pańska zapłata. Powodzenia. I proszę strzec się księżyca. No dobra, mamy. Poznałem sposób wytwarzania egzorcysta. No i przy okazji jesteśmy tutaj bardzo blisko tego... Nie chcemy jeszcze opuszczać strefy. Dobra, tylko ja sobie momencik, zanim pójdziemy do tej misji, co mieliśmy. To jeszcze sobie zobaczę, co ma dla nas patermistrz. Zwykły młotek, aerozol, spoko, to zabieramy wszystko. Jeszcze się prześpię szybko. Muszę się pozbyć tych kurczy nieskutecznych broni, znaczy się wziąć je po prostu... no, rozmontować, tak? Czyli spójrzmy sobie, ekwipunek. Teraz tak, krótki nóż rybacki, saperka, to jest w plecaku, klasyczny baseball. Nóż do patroszenia, trwałość. Moment, ja sobie za chwilę to zobaczę, dobra, idziemy tutaj. Co tam kwatermistrz? O, ma apteczkę, aerozol, dobra, apteczka, to zabieramy, spoko. Teraz tak, jeszcze raz, czyli to tak, ta broń jest nieskuteczna, nóż do patroszenia. I ona już nie może być chyba ulepszona. Nie, może być raz, tak? Dobrze widzę? Nie może być. I to młotek dekarski też już nie może być. Deska się zaraz skończy. A więc okej, dobra. To szybko bierzemy ekwipunek i teraz tak, ile to ma? Trwałość 4, obrażenia 24, 47, no ale saperka to się... No nie, saperką to się nie opłacało. Dobra, kij baseballowy. Młotek dekarski. Dobra, rozmontuj nóż. Teraz mamy maczetę i mamy deskę podłogową. I teraz weźmiemy sobie... Gdzie jest ten mój nóż? Co ja z nim zrobiłem? Nie nóż, tylko tutaj mam 24, 24, 53. O, klasyczny. I do baseballa. I weźmiemy sobie kij do krykieta. Dobra, na razie w ten sposób. I lecimy z tamtą misją, co nie? Ale tutaj jeszcze widzę, że możemy pogadać o kolejne. Widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony dym? Jak ludzie Raisa to zobaczą, to się zlecą i zapukają mu do drzwi. Ktoś go musi ostrzec. Jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym. Okej, dobra. Chyba tylko nam przypominają z tego, co widzę. Tutaj możemy zrobić zakupy, to nie. My tutaj jeszcze mamy coś do pogadania. Kimś pokaż mapkę. Mapa. Nie, dobra. Okej, to teraz lecimy tutaj. Dobra, to spadówka. Spadówka. Krótkofalówki działają znacznie lepiej. Super, że krótkofalówki działają znacznie lepiej. My biegniemy dalej. Ku przygodzie, jak to mówią. Tylko niepotrzebnie mam teraz maczetę korka. Weźmiemy sobie ten kij do baseballa, ale możemy go jeszcze 3 razy naprawić. O, tutaj jest coś do uratowania, widzę. Będzie ich na oko za 2 dychy, może więcej. Co ty? A, bo dobra, olać was. Nie mam czasu na chwilę obecną, teraz musi... To oni mnie tam gonią cały czas, tak? Nie, myślałem, dobra. Hop. Jest tutaj coś jeszcze, jakiś zombiaczek idzie, tu jest jakiś śmietnik pusty. Biegniemy przez pola, przez łąki. O, zioła warto zebrać, jak już jesteśmy. Dobra, tutaj musimy teraz iść tu na prawo. Oczywiście przy okazji możemy sobie zobaczyć, czy coś tutaj jest. Pewnie stoją zombiaki, tam stoi jeden. Tutaj nigdzie wejść nie mogę, dobra, lecimy tędy. Tutaj w sumie jest coś, to sprawdźmy, bo to czasami wiecie. O, właśnie widzę jakąś skrzyneczkę. Elektrolika, gwoździe. O kurde, już widzicie, kto do mnie biegnie. Uciekłem mu, na razie mnie nie widzi. Pobiegł, tam stoi, oj, zauważył mnie, no dobra. Dawaj. No, wchodzisz. Biegacze są zawsze, kurczę, wkurzający, powiem szczerze, no ale dostał w łeb, mam nadzieję, że teraz się odczepi. 59 dolców. Dobra, my tutaj gdzieś dochodzimy pomalutku do tej Tolgi i Palina. Ja nie mogę. Gnido. Hop. No i mamy ich. Tolga i Fatin, to wy? Jak to wykoncypowałeś? Kogo obchodzi, jak jego małpi muszek przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie namieszaj mu we łbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków, oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Dobrze, w słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek, co taki neandertalczyk jak ty może sobie w ogóle wyobrazić. I nie próbuj odgadnąć, co to jest. Niech cię Bóg broni. Dostaniesz tętniaka. No okej. Teraz musimy te haki znaleźć. Widzę, pojawiły się na mapie. Zaraz sobie... Zatrudniliśmy goryla do roboty dla szympansa. Miałeś na myśli orangutana. Kurde, dobrzy są. Sądzisz, że doktor Zajus jest mądrzejszy od Corneliusa? Kurt. Ponoć szukałeś biegacza. Szukamy kogoś, kto powie tak, a nie. Jafar ci wszystko wyjaśni. Dobra. Tu jest jeszcze jakiś koleś do pogadania, widzę. Uspokoisz się w końcu na tyle, żeby mi powiedzieć, co się stało? Jasne, pewnie. Można spróbować. Spokój na pewno mi pomoże. Spokój rozwiąże wszystkie problemy. Nie. Zostawienie cię tu samego rozwiąże wszystkie problemy. Dobra, dobra. Czekaj. Już jestem spokojny. No więc produkuję dla Raisa te flary, co nie? Flary? W sensie sygnałowe? Nie. Ultrafioletowe. Takie flary, których nie są w stanie znieść te nocne stwory, bo w nich są promienie UV, to znaczy ultrafioletowe, naukowo mówiąc. Łapie, flary UV. Mów dalej. Nie ma żadnego dalej. Cały cynk został skażony fluorem. Jest do niczego. Nie mam też terpentyny. co nie byłoby problemem, gdyby nie to, że teraz wszystko jest problemem. Kiedy więc przyjdą po nie ludzie Raisa? To on ma jakichś ludzi? Myślałem, że zatrudnia tylko psychopatycznego rylę. Czego dokładnie potrzebujesz? Tylko cynk i terpentynę. Resztę mam. Najgorsze, że wszystko, czego potrzebuję, jest w magazynie kolejowym. A gość taki jak ja nie da rady tam wytrzymać 10 sekund. Jestem zaskoczony, że w ogóle jeszcze żyjesz. No. Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Zdobędę dla ciebie składniki. Ale chcę połowę flar, jakie zdołasz z nich zrobić. Połowę? Mowy nie ma. Chyba cię pogięło. Jak chcesz, możesz mieć pół czegoś, albo całe nic. Połowa twoja. Świetny deal. No dobra. Kolejne widzimy zadanie poboczne. Jeszcze coś tutaj jest. Szkoda, że tu nie ma żadnych broni tak naprawdę. O, tutaj mamy kolejnego gościa, Jafar. Szlak, to znowu ty? Znaczy, co ty tu robisz? Spokojnie, nie robię już dla Raisa. Tak w ogóle to było jednorazowe. Dla bezpieczeństwa wieży i... Przepraszam, naprawdę przepraszam. Czyżby? Słuchaj, zarówno wtedy, jak i teraz robię dla Brekena. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj kogokolwiek w wieży. No, to co jest grane? Udało nam się podsłuchać trochę radiowych rozmów ludzi Raisa. Jedna z grup znalazła coś na placu budowy. Cieszyli się jak dzieci na święta. Nie powiedzieli, co to dokładnie jest, ale sądzą, że dzięki temu uda im się rozwalić całą wieżę za jednym zamachem. Ktoś musi dowiedzieć się, co znaleźli i wykraść to im albo zniszczyć. Mów mi ktoś. Wiedziałem, że się zgodzisz. No okej, będzie w kontakcie. Oczywiście, na razie ma elo. Także kolejne zadanie tutaj poboczne będzie nas czekało. No oczywiście my dzisiaj robimy te haki. Tu jeszcze jest jeden koleś. Crane? Jesteś Crane, mam rację? Kyle Crane? Tak? Edwin Snowberg, reżyser filmowy. Zrobiłem serię filmów Zombie Hilacja. Zakładam, że widziałeś. Nie. To skłaniające do refleksji filozoficzne dzieła o ludziach bardzo podobnych do ciebie, którzy muszą zabijać zombie, bo tak. Szczegóły nie są ważne. Ważny jest tylko koszt produkcji. Głównym kosztem jest makijaż. Mówię tu o gnijących łbach, odpadających rękach, zwisających flakach. A gdy potem rozwalasz to z broni palnej... Koszty są porażające. Okej. Więc przybyłeś do Harranu. To tragedia, rzecz jasna, ale tutaj cały majątek w efektach specjalnych po prostu kuśtyka po ulicach i tylko czeka, aż im się porozwala łby na potrzeby mojego nowego filmu Zombie Hilacja 4 Martwy lunch. Kurde. Potrzebuję tylko jakiegoś wariata z karabinem, który będzie je widowiskowo kościć, a słyszałem, że ty byś się nadawał. O kurde. Skąd oni to w ogóle biorą, nie? Te teksty są tutaj dobre. Okej, dobra. My spadamy. Musimy, dobra, idziemy tutaj z powrotem, tędy. Nie, to nie tu? Tu gdzie jest to wyjście? Teraz to już się zgubiłem. A, tutaj, okej, dobra. Mamy 131 metrów, więc kawałek drogi jest. Jeszcze tylko zobaczę, czy był tutaj jakiś wykrzyknik. Nie, dobra, już wszystkie mamy wykrzykniki. Dobra, no to lecimy. Hop. Nie moglibyśmy tutaj iść górą, widzę. O, tu jest trochę aut policyjnych. Tego otworzyć nie mogę. Tego otworzyć nie mogę. Ale to mogę. Idą zombiaki. Kurde, złamałem wytrych, ale jeszcze mam sporo. Kurde, nie w tą stronę, to w którą? Jeszcze raz. Ja pierniczę. Już tu wolniej nie mogę tego przesuwać. No kurde ty, co jest? Nie no, odpuszczam sobie. O, biegacz. Aż mnie dopadła. Giń! Gnido dworska. No chodź, chodź. Dobra. Następny biegacz. Na razie tylko jeden, czy jeszcze? Nie, jeden tylko. No niestety nie udało się otworzyć tego zamka. Szkoda trochę, powiem szczerze. No jeszcze żyje. Babka dostała 3 razy w łeb. No chodź, chodź kozaczku. No patrz ty gnido, no. Tutaj te auta może. Nie, ten nie. Tego też nie da rady, tutaj wyłazi. Dobra, lecimy stąd, spadówka. Tam widzę na dole jakieś problemy. 53 dolce. Pusta torba. W sumie tutaj gdzieś... Nie, to na dole. On ma problemy. Gdzie on ma te problemy? Bo już teraz nie wiem. Kurde. Moment. Dobra, jesteśmy w magazynie. Okej. Coś tam było. Oni są z drugiej strony. No nic, nie pomogę ci teraz, chłopie, bo nie mam jak. My musimy tutaj iść. Z tego co widzę, nie. Tutaj. A tutaj nie mam jak? No co, nie mogę tego otworzyć? No dobra, to jak my teraz się mamy stąd wydostać? O, to jest pytanie. Na pewno jest jakieś wyjście. No ty, no takiego czegoś tu się nie spodziewałem. A tu jest normalna... Ale tu nic nie działa. Jeszcze raz, kurczę, czy ja mogę tutaj wskoczyć? Tak, dupa... A, dobra, może po tym. Też nie. No kurde ty. Palety. Tu nie doskoczę. No tego to sobie teraz jaja robią. Czemu ja nie mogę otworzyć tych drzwi? A, tu jest drabina, dobra, jest. Tylko ile tu jest tych zombiaków, powiem szczerze, ale spoko, mamy maczetę. Jeszcze mamy maczetę korka. O, żeż ty w dupę. Okej. My tu jeszcze mamy coś u góry, co byśmy mogli ewentualnie zebrać. Jak sobie patrzę. Nie, to oni są tutaj. Okej, dobra, ale tutaj mam jakieś wagony. Mógłbym tutaj wejść i spróbować. Warto tu schodzić. Dobra, schodzimy. No są jakieś tutaj rzeczy. Dobra, otwarte. Gwiazdki. Takiewka. Ostrza. Części metalowe. Tu jeszcze jest jedna skrzynka. No i ostrza. Okej, dobra. W drugim wagonie coś jest. Plastik. Tu jest skrzynka. Można ją od razu otworzyć. Awa. I ostrza. Dobra. Tu chyba już więcej nie będzie, że tak powiem, nic. Dwa wagony były. No dobra, to teraz czas, że tak powiem, zabawić się z powrotem. Nie, tutaj nie wskoczę. Ale idzie ten. Pan butlarz. Zaraz tutaj na pewno mogę gdzieś. Poczekaj, jeszcze sobie się zbliż do krawędzi. Właśnie. Wykorzystujemy nasz parkour. No dobra, tu czas pociachać paru, co nie? No oczywiście, tak najlepiej. Dobra, moment. Dobra, główka poleciała. Nie, to główka nie poleciała. Ale spokojnie, spokojnie. Dobra. O kurde, oni też mają broń. To jest najlepsze. Dobra, temu główka poleciała. I co, i ta maczeta czyżby już się mi wykończyła? No oby nie. Bo tu ich jeszcze trochę jest. Dobra, w razie co mogę moment. Spalimy ich tutaj paru. O kurde, nie ten guzik. Tego nie, ja muszę tutaj paru. Muszę tutaj paru, dobra. Tego spalimy. Okej. Dobra. Jeszcze sobie tutaj się pogonię z nimi trochę, wolę nie ryzykować. Kurde. Dobra, my tędy. Ocie panie. Takim zwykłym młotkiem to ja tutaj bym za dużo sobie nie mógł pozwolić. O, pięknie. Dobra, dziachłem go. Dobra, tutaj jeszcze tego załatwię w takim razie, bo to chyba tylko dwóch zostało z tego co widzę. Tak mi się wydaje. Dobrze. No chodź, cwaniaczku, chodź. No chodź. No i walnij sobie tutaj, no. No walnij. O kurde. Lekko mnie ogłuszył. Jakbym go tutaj mógł załatwić, tego dziada jeszcze. Co my tutaj mamy? Gwiazdki, jakieś lepsze gwiazdki do rzucania. Czyżby padł? O kurde, no tak padł. Tak padł, że muszę kurczę wziąć apteczkę. Tak na wszelki wypadek. No kurde, jeszcze mnie trafił. I to już nie powinien mnie trafić. Ja mogę wykonać... Nie, chciałem wykonać ślizg pod, ale się nie udało. Dobra, weźmiemy... Podniesiemy to, weź. Tutaj to było nie fair, tu nie powinien mnie trafić. Dobra, nie, dobra, tu na razie nie ma co otwierać. No nie wykończę tego dziadygi. No ale w sumie mógłbym iść z nim na rzeź, ale to też bez sensu. No, trzeba jeszcze go trafić. No chodź. No tutaj dajesz. No kurde, tak to nie, no tak to... To on jest jakiś kurcze. Aj, dobra, teraz pod tamten... Nie mogę go trafić, no. Gdybym miał jakąś giwerę, to bym go zaraz pociachał i było po problemie. No, cip cip. Jakby go tu zaskoczyć? Może go szybko obejdę? Dobra, dostał 2 razy. Padł. No. W końcu. Uhu. Teraz musimy tylko przeszukać te wszystkie miejsca, co oni tutaj chcieli, te haki. Okej, dobra. Pierw tutaj skrzyneczkę otworzymy. Może w drugą stronę. O, lepiej. Ajajaj, ale już byliśmy w dobrym kierunku szliśmy. Tak jest. Dalej, otwieraj. Co tu mamy? Młotek. Młotek. O, tutaj są chyba te haki. Plan, nie jakiś plan. Poznałeś sposób wytworzenia przedmiotu prawdziwy elektrobaseball. O, to się przyda. Jeszcze gaz rurka. Tam jest jeszcze coś. Tutaj skrzynka. No dobra, my musimy gdzieś te, znaleźć te haki teraz. Tutaj coś jest. Mamy. Zanieść haki Toldzie i Fatinowi. No i spoko, dobra. Tutaj jeszcze bierzemy kable zasilające. Warto sobie tutaj jeszcze przeszukać, co tu jest ciekawego. O, tutaj coś jest, tylko bez sensu to rozwalać. I co my tutaj znaleźliśmy? Jakiś plan. Tu jeszcze coś jest. Co tu leży? O kurczę. To po tych truposzach, no tak. Pozostawiali paczki. Alkohol. Alkohol, to mi się podoba. Gaz rurka. A my tak szybko chcieliśmy stamtąd. Ciężki sprzęt brojeniowy. Ale on ma... Dobry je, dobry. Chodźcie, panie. A, kurde, majstersztyk. Dobra, teraz co my tu mamy? Krótki nóż rybacki. No na razie wszystko, za chwilę będziemy te najgorsze oczywiście sobie... A tu jeszcze jest paczuszka. Tu jest jakiś młotek, ile? 44. No dobra, no to szybko do ekwipunku. I coś musimy tutaj rozbroić. Oczywiście co mamy? To są najsłabsze. Krótki nóż rybacki. Zabieramy rureczkę. Znaczy młotek. Młytyk. Jeszcze, o tutaj jest skrzyneczka. Ostrze, fajnie, sporo tutaj tego było, wam powiem. Jeszcze pewnie coś by się tutaj znalazło. O, właśnie. Warto jednak, kurde, eksplorować, nie? Kawa i fajury. Nawet nie wiedziałem, że ja mogę, kurde, na wślizgu w to wchodzić centralnie. O, tutaj coś jeszcze jest. Kurde, robimy zadymę. Co tu mamy? Weź. Nie wiem co dokładnie, ale coś tam znaleźliśmy. No dobra, to chyba wszystko, tak mi się wydaje. Już tutaj nic nie widzę, powiem szczerze. To możemy stąd spadać. A, tu jest jeszcze 26. No to mogę zostawić, to tam nie kole w oczy. No dobra, czy możemy tutaj tędy wyjść? No nie, czyli musimy wyjść górą. Opa, wspinaj się. No do góry, no. Opę. A, tutaj tędy nie wyjdę chyba. Bo ja tutaj wskoczyłem. A, dobra, tu jest wyjście. A, w tą stronę muszę śmigać, dobra. Hop. Pyk, pyk. I lecimy. No kurczę, kręci mnie ten samochód tutaj, wam powiem. No, żebym go mógł... Nie, dobra, to w tą stronę nie. O, gdzieś tutaj w tą stronę. Dobrze szliśmy. No daj się, daj się. Aj, ale już jesteśmy bliziutko. Aj, kurczę, ale już było blisko, nie? Coś takiego chyba. Nie. No kurczę, co, za każdym razem inaczej? Idą truposze, ja pierniczę, już biegnie. No. I tyle. A ja jeszcze się nie poddam. No teraz daj radę. Tak. Udało się, 645 wytrychów i co mamy? Brak miejsca w ekwipunku, 46, no dobra, to sprawdźmy co my możemy rozmontować, 44, 24, no to ten rozmontujemy, to weźmiemy, ale myślałem, że będzie w końcu jakaś broń, a my broni nie mamy, no niestety. Dobra. Chodzimy do chłopaków. O, na wślizgu ją załatwiłem. Oj, pięknie. Mam dla was haki. Niesamowite. Nie doceniliśmy go. Cóż, trudno nas o to w sumie winić. Spójrz na niego. Czy już? Ty skończyłeś, my mamy robotę. Kiedy skończymy, zostawimy ci kilka tyrolek. Lin w sensie. Ta, wiemy, że człekokształtne lubią się nimi bawić. No i pięknie, zadanie wykonane. To mi się podoba. I o to chodzi. Dzięki, kurde, no i super. Tutaj widzę martwy obiad, podnieś broń. Jakieś zadanie dodatkowe mamy, ale to spokojnie my sobie to zrobimy, czy inną tak naprawdę misję. Zresztą zaraz jeszcze szybko wejdziemy sobie w ekwipunek. Plany, umiejętności, nic do przyznania na razie nie mamy, ale zadania, martwy obiad, to jest wyzwanie. Harran dostąpił zaszczytu goszczenia samego Irwana Snowberga, słynnego reżysera. Aha, okej, mam zagrać w filmie, strzelać do... No to może być niegłupie, nie? Nie wiem, czy nie będę musiał mieć pistoletu, no ale możemy sobie później zrobić martwy obiad, czemu nie? No. A za dzisiaj, kurczę, już dziękuję wam, zombiaczki, mam nadzieję, że się podobało, fajnie, tutaj dwie takie sobie rzeczy tak poboczne, jednego kolesia świra uratowaliśmy, no i tutaj pomogliśmy dwóm kolejnym świrom, także jedziemy dalej z tą naszą gierką zombiaczki, także mam nadzieję, że się podobało, możecie zostawić łapeczkę w górę, zostawić subika, no i cóż, słyszymy się i widzimy, znaczy słyszymy, no gramy dalej, to tyle na dziś, pozdrawiam i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!